idę sobie po ogrodzie saskim w okolicach pomnika nieznanego żołnierza, no i widzę, jak te stworzenia sobie coś dziubią. To są wrony siwe, tak, wrony siwe. I naprawdę to są majestatyczne ptaki. No i tutaj ich kondycja ptasia jest bardzo mocno widoczna, bardzo dojmująca, bo można powiedzieć, że oni są takimi współczesnymi tymi poszukującymi schronienia biblijnymi, jak tutaj Maryja i Józef poszukiwali stajenki, poszukiwali gościny, tak te ptaki po prostu w zimnie one po prostu, no nie ma kto ich przytulić. One są skazane na to, żeby poszukiwać pożywienia gdzieś w śniegu, gdzie bardzo trudno znaleźć cokolwiek do jedzenia. Więc można powiedzieć, że przyglądanie się tym stworzeniom uczy jakiejś pokory wobec rosół, wobec tego, że my zasiądziemy do stołu i zjemy barszczyk i stworzenie sobie leci. A takie wrony, one będą musiały w wigilijną noc spać na drzewie, po prostu na gałęziach. Natomiast one na pewno są bardziej do tego przyzwyczajone. Też możemy odczuć tutaj jakąś taką Bożą miłość wobec stworzeń, nie tylko wobec ludzkich stworzeń, ale także wobec właśnie wron, czy nawet gongołów krzykliwych, bo Bóg wyposażył je w możliwość puszenia piór, żeby było im ciepło, więc może wcale nie jest im tak zimno, jak ludziom, gdyby im kazać spać w grudniu na drzewie. Że różne sroki mogą się ogrzać przy ogniu skrobu nieznanego żołnierza. Nie wiem, jak na to zareagowaliby żołnierze. Ale również to jest... Ta możliwość jest czymś, co daje nadzieję. To jest wręcz taka teologia polityczna. Że takie ptaszysko na przykład kowalik może spojrzeć w ten ogień i zobaczyć jakąś nadzieję. My nie wiemy tak naprawdę, jak ptaki myślą. Może one naprawdę też potrafią czuć nadzieję, patrząc w jakieś światło. Święty Tomasz z Akwinu w kwestiach rozważanych o prawdzie powiedział, że gdyby człowiek nie istniał... Zażalenia do drużyny, do trenera, a nie do niesłuchania. Także no... Tam jeszcze Tomasz każe sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie był umysł Bożego, ale tu zostawmy, dlatego że Boga to jednak jest przedmiot wiary. Zatem, gdyby człowiek nie istniał, to nie istniałoby pojęcie prawdy, no bo nawet jak jest coś na świecie, no to też umysł ludzki jest zdolny tylko oceniać, czy coś jest prawdą, czy nie. A jakby były po prostu same, nie wiem, takie połacie gór, jeziora, no to nie byłoby komu oceniać, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Natomiast moim zdaniem to jest taka antropocentryczna teoria, bo można by powiedzieć też, że to nawet nie chodzi o to, żeby człowiek oceniał. Może po prostu, gdyby nie było człowieka, też można sobie wyobrazić jakąś sytuację, że na jakimś obszarze nie ma człowieka, ale są ptaki. To te ptaki mogą oceniać prawdę, mogą tutaj działać, na przykład, o, widzę materiał do budowy gniazda, to mi się przyda do budowy gniazda, więc stwierdzam, ja ptak, że to jest prawda, że to mi się przyda do budowy gniazda i rzeczywiście ja to podnoszę w dziobie, zanoszę gdzieś na szczyt drzewa, no i tak, to jest prawdziwe, to jest rzeczywiste i to jest prawda, że mogę zbudować z tego gniazdo.
albo że jestem kowalikiem i oceniam, tak, tutaj coś właśnie można coś wydziobać z tego drzewa, o, faktycznie coś wydziobałem i się pożywiłem. Kowaliczek. Nie zawsze oczywiście antropocentryzm, takie skupienie człowieka na sobie, na własnych przeżyciach, kłóci się z ornitocentryzmem, bo to nie jest tak, że mamy jakoś porzucać siebie. Możemy na przykład tutaj fotografować ptaki, zachwycać się ich mądrością i nadal jesteśmy podmiotami, które no nie muszą być rezygnującymi z siebie na rzecz przygody, której zresztą jesteśmy częścią. Też można by powiedzieć, że jakbym tutaj zaczęła biec i rozganiać te ptaki, no to to już by stresowało je, natomiast też chciałabym je po prostu przytulić, żeby im nie było tak zimno. No i faktycznie one nie muszą tego chcieć. I to mi się nie uda, bo one uciekną. No ale jeżeli byłby jakiś słaby ptak, którego bym spotkała przy klatce schodowej, no to może dałoby się przytulić i to by było też zgodne z jego marzeniami, ptasimi marzeniami, groźno stworzeniowymi. Ciekawe, ile w tym parku jest ukrytych na drzewach przed snem kowalików. Domyślam się, że pewnie jak sobie tak śpią one na drzewach, to mają nastroszone piórka, albo raczej napuszone, bo nastroszone to jest związane z szykowaniem się do walki, więc one mają napuszone piórka, jest im ciepło i to są takie kowaliczne kulki. Ale właśnie Arystoteles pisał, że kowaliki są kłótliwe z natury, więc może śni im się właśnie jakaś kłótnia, jakieś takie stryszenie piór, szykowanie się do walki i wtedy stwierdzenie, że kowaliki śpią mając nastryszone pióra, nie jest takie pozbawione sensu. Po prostu możesz, bo to jest tak, że tak się trzyma. Ubrałaś jeszcze. Tak, ubrałam. I co mam tak, i to w ten sposób się trzyma. A, no tak. I tak. Ona naciska? Nie, nie, nic już nie musisz naciskać. I to może być tak, że ja tutaj stoję i stoisz tutaj. Ale końka jeszcze jest nieubrana. Tak? No właśnie o to chodzi, że jest nieubrana. A ale, zatem... Ale ma ciebie całą widać z nogami, bo tak nie... To może bez kapci. O, tak, żeby było tak, tak elegancko. Nadeszły święta i z tej okazji tutaj pora na uroczystą premierę pięknych bombek z Berlina, z targu świątecznego w Berlinie. Niestety, czy też na szczęście, dlaczego słowo Berlin ma towarzyszyć słowo niestety. Chodzi o to, że na szczęście niektóre wyjazdy mają i złą stronę, ale też dobrą stronę w postaci tego, że na przykład możemy zakupić takie piękne stworzeniowe bombki. No i tutaj ja teraz uroczyście przypnę te bombki. Tutaj będzie taki po prostu, o tak, taki ptak po prostu będzie, to sceną jest jeszcze, więc później trzeba odciąć tę scenę. To tu jest takie malutkie, w takim gniazdku, takie piękne stworzonko. Tak, i tutaj to stworzonko może tak sobie pójdzie, o gdzieś tutaj będzie taką po prostu gwiazdką. Więc ze stworzeniami życzymy dobrych świąt
i po prostu takiej galaretki, takiej, bo te światła kojarzą mi się z takimi właśnie galaretkami. No to faktycznie prawie wszystkie bombki to jakieś ptaki. Miejmy nadzieję, że nie odfrunie ku swojej zgubie. Chociaż jak spadnie na dywan, no to aż tak źle chyba nie będzie. Cieszą się ci, którzy lubią słodycze. Ciasto jest tańsze średnio o 1/6, a to dlatego, że tyle samo, co przed rokiem kosztuje olej, staniały cukier, smalec i margaryna. Nawet kostka masła kosztuje dzisiaj mniej. Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej wyliczył, że za bardzo bogaty koszyk świąteczny w tym roku zapłacimy 523 zł. W ubiegłym roku kosztował jedynie o 2% mniej. Widzimy, te światełka z tyłu się nie świecą. Taki dobry, mroczny entourage, żeby... ma się stać taką chwilą, kiedy noc ludzkiego cierpienia, ludzkiego dramatu, wątpliwości różnych przemienia się w noc otulenia. No i rzeczywiście to byłoby piękne, gdyby dla wszystkich tak było. Niestety nie dzieje się to jakoś automatycznie. Bóg tego nie zsyła. Być może ześle. Jeszcze jesteśmy przed świętami. Natomiast do kowalika, no trudno mi sobie wyobrazić, być może też Państwu trudno sobie to wyobrazić, a może to tylko moja subiektywny defekt wyobraźni, że kowaliki, które sobie, że noc cierpienia, noc zimna kowalika może się przemienić tak po prostu na drzewie w noc otulenia. Trudno mi sobie to wyobrazić, bo po prostu, że to się może stać po prostu na, tak w zimnie na drzewie. Raczej trudno mi sobie to wyobrazić bez tego elementu przygarnięcia kowalika, przytulenia go w domostwie. I tutaj jednak daje nam pewną nadzieję Arystoteles, który pisał o udomowionym dzięciole. Może to się tyczyć również kowalika, bo pamiętajmy, że obaj są dość spokrewnieni, bo obaj wystukują, wydłubują z drzewa różne rzeczy. Więc jednak jest to pewien pomysł, że to nie tylko moja zbyt słaba wyobraźnia, ale też Arystotelesa pewna konkluzja, że jednak nie da się myśleć o przemienieniu takiej nocy cierpienia, czy takiej atmosfery zimna w atmosferę dobra, bez tego utulenia, bez tego udomowienia dzięcioła. Dzięcioł tutaj znowu występuje jako władza ustrojodawcza, jako też władza, która ustanawia jakoś nasz dom, która jest naszym przyjacielem. Władza jest naszym przyjacielem, do jakich wniosków ja dochodzę, ale taka specyficzna władza, rozumiana właśnie tak po dzięciolemu. Natomiast tak myślę, że to marzenie o tym, żeby dzięcioł mieszkał z nami, ono jakoś tkwi w naszej nieświadomości, że tak psychoanalitycznie powiem. Na przykład bardzo zapadła mi w pamięć reklama pewnego banku, nie banku, to właśnie piwa. Kiedy zaczynała się ta reklama, to wydawało mi się, że to jest reklama banku, ale nie, to była reklama piwa. Już nie pamiętam, jak się to piwo nazywało. I mężczyzna szedł przez miasto, wchodził
do takiego wielkiego drzewa i tam właśnie czekał na niego mężczyzna inny, ważący piwo. I on siedział na takim krześle, no i obok niego siedział, obok tego gospodarza, siedział dzięcioł, który stukał w ten fotel. I też myślę tak z okazji świąt, że to my powinniśmy być takimi dzięciołami. Też mam wrażenie, takie niezbyt duże, trochę polemicznie wyznawany Tischner, który zakończył jeden z swoich tekstów, jak niedawno się dowiedziałam, takim stwierdzeniem, że w sferze etyki jest tylko ten, kto potrafi stukać w długo zamknięte bramy. Palestyńskie sieroty, a także dzieci i młodzież z biednych rodzin znajdują opiekę, edukację i szansę na lepsze życie. Siostry bardzo nam pomagają i wspierają. Chodzimy do szkoły, mieszkamy tu jak w rodzinie. Święta w Domu Pokoju spędza tylko kilkoro podopiecznych Elżbietanek, ale wszyscy znają polskie zwyczaje wigilijne. Na stole nie zabraknie opłatka ani polskich potraw. Wielkie przygotowania do Bożego Narodzenia trwają przede wszystkim tutaj, na Betlejemskim Placu Żółwka. W jego centrum wielka choinka i szopka. Po jutro w południe skauci powitają łacińskiego patriarchę Jerozolimy. Ten wyjątkowy czas w Betlejem chcą spędzić pielgrzymi z całego świata. Przejeżdżając do Betlejem, tu urodził się Jezus, nasz Pan i Zbawiciel. Będziemy modlić się i brać udział we wszystkich uroczystościach. W jakiej firmie ten gąbol się tam dogadzał? To był taki, tam blisko tego sklepu TK Max jest taki kaftdo, się nazywa. Czyli nie grycan, tylko taki trochę inny. Na piętrze. Tak, na piętrze. I tam zawsze są gazety, więc można poczytać, a w grycanie nie ma, więc mają przewagę konkurencyjną. Ale w Betlejem pamiętajmy, że w najbliższych dniach będzie tu bezpiecznie. I kolejny raz, właśnie w takiej atmosferze, zabrzmi śpiew chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. To jest w dzień Wigilii. Kowalik wzywa taki zbłąkany wędrowiec, którego chciałoby się utulić. Ten kowalik to już chyba ułożył się do snu i zamierza zmieniać miejsca. I tak sobie on tutaj siedzi w wigilijne południe. Podczas gdy obok można zauważyć świąteczne światło. To są dwa kawałki. One próbują coś wydłubać z drzewa. Taki jest ich żywot. Po prostu one nie mają wigilijnego barszczu. A żeby tak sobie polatały u kogoś na wigilii. Wyfrunęłyby. To już udowadniają, że też są bożymi stworzeniami.
Myślę, że można by się zaprzyjaźnić z takim kowalikiem, który by sobie latał i podgryzał uszka. Znaczy, nie tylko nasze uszka, tylko takie uszka w barszczu wigilijnym. Piękno ornitologiczne. Czyszczą fiórka sobie. To jest film. Się? Buchtała mną. Buchta mnie kupiła prezent, a ja buchcie kupiłam. I to tylko trzymać, nic nie naciskać. O. Dostałam koszulkę od świętego Mikołaja i na tej koszulce są różne stworzenia i myślę, że to są kowaliki. Oczywiście no, tutaj jest ten różowy paseczek, ale myślę, że można powiedzieć, że to są kowaliki. Że to są kowaliki w różowych szaliczkach. To, że w Wigilię wreszcie udało mi się, dzięki temu, że wcześniej wstałam, udało mi się zobaczyć kowaliki. Antropolożka Małgorzata Agajska, którą pozdrawiam, skomentowała w taki sposób. Według wierzeń ludowych zatem będziesz widywała kowaliki cały rok, bo Wigilia ma moc konstytuującą czas przyszły.